mordeczki, ja już wróciłem w Los Angeles i powiem wam, że było przekozacko. Niebawem na kanale się pojawi wideo, vlog z całego wyjazdu. Postaram się to wam jak najszybciej zmontować, ale na chwilę obecną nie o tym, moi drodzy, ponieważ wielu z was czeka na wyniki konkursu z poprzedniego odcinka, a do wygrania było 100 zł PST. Więc w tym momencie wam się wyświetla szczęśliwy zwycięzca z poprzedniego odcinka. Ja to ja, mordeczko, bardzo serdecznie gratuluję, odezwij się do mnie na maila, a ja ci podeślę kodzik PST, który gdzieś tutaj leży, o wartości 100 zł. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, też możecie wygrać 100 zł, wystarczy, że zostawicie łapeczkę w górę, w sekcji komentarzy napiszecie swój nick z gry Fortnite i co najważniejsze, wpiszecie, przepraszam, z tej strony, kodzik PARL w sklepie, bo oczywiście wszystkie konkursy są tylko i wyłącznie dla moich wspierających. A w dzisiejszym odcinku będziemy trollowali mojego przyjaciela Szaka, który nie miał kompletnie pojęcia o tym, że biorę udział w jego teleturnieju Top Model. Możemy tak to nazwać. I mam teraz do was takie małe pytanie, czy też chcielibyście, abym nagrał Top Model? Jeżeli tak, zostawcie pod tym filmem 10 tysięcy łapek, a kolejny odcinek z Fortnite'a będzie właśnie z Top Model. A jeżeli sami byście chcieli wziąć udział w takim odcinku, dołączcie do mojego Instagrama oraz Discorda, ponieważ tam tylko i wyłącznie daję informacje o tym, kiedy nagrywam jakiś odcinek. Okej, moi drodzy, zaczynamy! Chodźcie na przyjemne... Szaku powiedział, że w tej rundzie musimy ubrać się na zielono. No dobra, ja ubrałem krzaczka z lamą i do tego bardzo fajny kill of Minty. Więc mam nadzieję, że tym zestawem wygram. Skinów zielonych jest bardzo mało, więc z pewnością będzie wiele się powtarzało. A mam nadzieję, że mój krzaczek jest unikalny. Zastanawiałem się też nad Rexem, ale jednak stwierdziłem, że krzaczek chyba ma większe szanse. Szybciutko jakąś broń tylko, żeby żaden bot mnie nie zabił. Bo oczywiście tutaj wiecie, niektórzy to właśnie półmózgi są. Na szczęście Szaku ma ochronę, więc jest git. Dobra. Jakieś matcy też się przydadzą. Wszyscy na środek, siema siwy. Wszyscy na środek. No dobra, nie mam żadnej broni, najgorzej, kurczę. Nie będę miał czym się bronić. No dobra, nieważne. Są choinki. O! Ta piłkara nawet spoko na niebiesko. Znaczy na zielono, przepraszam, niebiesko, XD. Jest Omega, są te skiny, dobra. Dużo choinek jest, więc choinki będą wyeliminowane od razu. Jak dobrze, że nie wziąłem choinki. Wow. A, gościu też ma lampkę, zobacz. Żołnierz z hełmem, też mam ten skin. Mogłem go w sumie też ubrać. Jakiś głąb już musi mnie atakować z killofa. No po prostu nie mam pytań. Powiem wam tak, że kolejka jest mega długa, nie wiem. Nie mam pojęcia, czy w ogóle przeżyję, żeby tam dojść. Tu jest, widzę jakiś gościu lamą, zieloną. No nawet spoko ten skin. Tutaj mamy panią zombie. Okej. Dobra, bandażowinca by się przydała, żeby ktoś mnie uleczył, no ale trudno. Dobra, stoimy w kolejeczce, poczekamy i zobaczymy, czy w ogóle to przeżyjemy. Kaktus przeszedł, wow. W sumie pani kaktus też jest zielonym skinem, w ogóle zapomniałem o niej totalnie, ale dobrze, że nie wziąłem, bo tak patrzę i powiem wam, że nie widzę żadnego krzaczka. Tylko sam jestem krzaczkiem, więc mam duże szanse, że w ogóle eliminację przejdę. O, jest druga pani kaktus. Jest też pani elfka. W sumie elfkę też mogłem ubrać, no ale zobaczymy. Powąchaj mój miecz, gościu. Zobacz, jaki przepiękny. O, może weźmy sobie tą emotkę, będziemy cały czas się nią poruszali, aż do samego końca. Może. Ej, no nie zabijaj mnie, głąbie. Nie zabijaj mnie, głąbie. Czemu zabiłeś go? Panie choinko, dlaczego pan go zabił? Mam nadzieję, że mnie nie uderzy. Mam tylko 40 HP. I cały czas sobie będę skakał na lamce. Aż do końca. Może w jakiś sposób ta emotka Szakowi się spodoba i mnie przepuści. Pierwszą eliminację. Dobra. Let's go. Na szczęście ja jestem krzaczkiem i cały czas sobie skaczę na lamie. W ogóle lama na plecach, na lamie skaczę. 100%, 100% się zakwalifikuje. Tak mi się bynajmniej wydaje. A pani również. O, dzięki, okay. dzięki. Dobra. Lama zginęła, czyli taka lama już bierze udział, tak? Dzień dobry. Dzień dobry, patrz panie. Z 360-ką. Z 360-ką. Przechodzę? Jest! Udało się! Dobra! Pierwsza baza za nami. Dobra, kozak. Jak ja teraz przejmuję itemy? Wspólna emotka, elo, krzaczek. Dobra, ja sobie stanę z tyłu, bo nie chcę oberwać od jakiegoś głąba, bo zaraz się z pewnością ktoś oburzy, że nie przeszedł. Albo że jego kumpel nie przeszedł i będzie chciał wszystkich zabić. Tak mi się wydaje, dobra. Ja tutaj może będę udawał drzewo. Udajemy drzewo. To ja cię muszę przepuścić, gość. Ty Mikołajowi pomagasz. Ja chcę w tym roku najpierw zamocy ze swoinkę, także no, pamiętaj. Przepuściłem. O, widzę, że Szaku się rozkręcił, wszystkich wyjaśnia. Ej, ej, ej! Bandażownica, ja ją... Ach, nie zdążyłem ją zawinąć. Ja w ogóle przeszedłem bez pokazywania kill-offa, czujecie to? Czyli emotka moja zadziałała na Szaka.
Nie rzucaj nawet tych granatów w głąbie. Dobra. Ja udaję drzewo cały czas, jak coś. Ej! Mojego Wiktora zabiliście. Dobra, ukradłem. Ukradłem. Ukradłem bandażownicę. Uciekam. Dobra, udało mi się uciec, zawinąć broń. Dobra, idziemy do kolejnej strefy. Gdzie jest strefa? Na farmę. Dobra, go farma. Można was już nazwać takim początkującymi modelami. Początkującymi modelami jesteśmy. Czujesz to, Kościu? Dobra, postaramy się teraz strzelić w kogoś i uleczyć. Proszę. Proszę bardzo, mordeczko. Uleczyłem cię, co, wariacik? Czy nie? Nie mogę uleczyć przeciwnika? Z tego, co rozumiem. Niestety nie, dobra. Nieważne, nieważne. Dobra, dobra, idę szybko ustawić się w kolejce. Gdzie jest ta platforma? Gdzie on to stawia? Tam ustawia to? Naprawdę? Aż tak daleko? Dobra, ja do niego z bandażownicy postrzelam trochę. Woohoo! Patrz, prawie dostał bandażem. Dobra. Mam nadzieję, że za drzwiami. Dobra, dzięki, nie skapnął się. Dobra, tam nieważne. Za drzwiami, stańcie jeden za drugim. Tam za drzwiami z drugiej strony, ups! Za drugim. Ups, hop! Za drzwiami jeden za drugim. Myślałem, że mam matce, chciałem, wiecie, podmiankę zrobić. Dobra, nieważne, nieważne. Wybierzmy jakąś emotkę, którą będę się cały czas poruszał, aż do samego końca. Może coś takiego. Tu chwilę zostaniemy, dobra. Albo coś innego, nie wiem. O, co to jest? Zaczynamy, pierwsza osoba, chodź, come on. Dobra. Chodzi gościu, chodzi gościu. Przechodzi, tak? Lepsze jest kaktusiara, sorki. Sorki łódź, ale ja lepszy kaktusiarę. Pani przechodzi. Dobra, idę. Piękny zielony skin, no tutaj niestety nie. Powiem wam, że czuję dreszczyk emocji. Jestem mega ciekawy. Pak się wcisnął! Do kolejki, gościu! Ale się wcisnął. Dobra, szybko jakąś emotkę. O, dobra. Eluvina. Kolejny. Znowu na emotce przeszedłem, czujecie to? Bo nie ma krzaczka, jak dobrze, nie ma krzaczka. Ty ładnie wskoczył, idziesz ładnie. Dobra, ten gościu jak popyla, zobacz, taniec, popraniec. Ty też odpadasz, za mało. Dobra, tego... Ej, czemu go nie wpuściłeś? On bardzo ładnie biegł. Jest jedna choinka. Zombiak, ała. Ja uciekam. Totalnie odpadasz. Dobra, jakbym podmienił sobie... PM-ika. Hop, dobra, dziękuję. Ja tutaj będę tak spoglądał na wszystkich z góry. No, kto tam jeszcze został? Ile mamy? 2, 4, 6, 8, 10 osób, tak? Ej, myślałem, że we mnie strzela. Okej, jaka jest konkurencja? Skin Jelego, że tak powiem. Mamy tutaj hybrydę, mamy choinkę, mamy kaktusiarę, mamy... tego wariata, którego nazwy nie znam. I mamy piłkarę, dobra. Lecimy, go. Co jest? I do mnie zapraszam. Czemu? Po kolei, teraz przyszykujcie jakieś fajne emotki. Ponieważ musicie... Dobra, go uleczę. Jakąś fajną emotkę mam zaprezentować? Jezuniu, szaku, ja nie wiem jaka jest fajna emotka, ja mam ich za dużo. Na tym bym podjechał. To jest kozak, nie? To ja mu zaprezentował. Myślę, że to było spoko. Bo to jest bardzo fajna emotka, ale jakąś taką może bardziej ciekawą? Okej, ile jest nas? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jakąś fajną emotkę. Ojej. A to? Wow. Zobacz, co gościu robi. Jakie ciosy karate. Trenował z bratem. Dobra, coś innego. Dobra, zasłużyłaś. Jak to zwycięzca, kwestia. O, dobra, jest. Stani brakujące. Może damy chwilę dla mima, co? Chwila dla mima? A jakbym z półobrotu zaryzykował? Bym z półobrotu zaryzykował i trafił? Dobra, stawiamy na półobrót, patrzcie na to. Kill off, uwaga. Nie, poczekaj panie. Nie patrz na to. Poczekaj chwilę, zaraz wyjdzie. Poczekaj chwilę. No nie! To czekaj mi jeszcze 3 sekundy, szaku, wytrzymaj! Dobra, spróbuj jeszcze. Nie! Dobra, to zrobimy coś takiego. Kołowrotek? Nic mi nie wychodzi! Mamuniu! Tak
ale nie wiem, to takie coś zrobię! Widzę, że chłopak ma ciężko w życiu. Nie udaje, ale możesz przejść. Co? Nic mi nie wyszło, jak on mnie przepuścił? Co tu się dzieje? A teraz mi wyjdzie, patrzcie, teraz wychodzi. Nie, nie wychodzi. Te młotki się nie nadają do niczego, naprawdę. Jeju, jestem cały zgrzany, przecież to nie... Przecież to jest niemożliwe, że ja przeszedłem. Ja pierdził. Ale beka, teraz muszę coś przeszykować takiego, żeby na pewno mi wyszło, bo to przecież była jakaś kpina, że on mnie przepuścił. Dobra, szukamy kolejnej emotki. Co tu wybrać? Ej, nie bijcie, nie bijcie, ta emotka jest spoko. Spokojnie, nie bijcie, damy radę, nie bij. Nie bij, gościu, wytrzymaj, wytrzymamy trochę jeszcze. Dobra. Dobra, widzowie. Kto odpada? Lewa czy prawa? Kto z nich odpada? Szybko, 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 szybko. Dobra. Lewa czy prawa? Lewa czy prawa? Weź się ciągnijcie, żeby to nie spadał. Lewa czy prawa? Kto odpada? O! Blisko było. Nic nie słyszę kompletnie. Lewa czy prawa? Wybierajcie. Dobra. Okej. No dobra, ten tańczy, ci nic nie robią. Ja pokażę mu kulę. Lewa czy prawa? Kto z nich? Nie no, dobra. Lewa czy dobra, prawa? Dobra, szybko Farel, wymyśl coś ciekawego. Szybko Farel, wymyśl coś ciekawego. Czekaj, o, to! Uwaga! Udało się znaleźć. Zobacz, gościu! Latający krzaczek! Przebij to! Mamy trzech finalistów. A więc uwaga. O, tutaj. Ten coś dużo emocji. No dawaj. Dobra, chodź tutaj do nas, chodź bliżej czaszka. Czaszkownik, dawaj, dawaj. Dobra, czaszkownik przeszedł. Najlepszego. Ja tu flexa zrobię. Uwaga! Pokazujecie najlepszą emocję. Ja widzowie oceniam wasze emotki. Zobacz, jakie mięśnie! Top model. Zobacz, jakie mięśnie! Jaka mina. Zobacz! Zobacz, typie! Krzaczor pisał na czacie! Zobacz! Kto wygrywa? Zobacz, co się dzieje, nie? Kto wygrywa? Jest! Nie wiem! Tak jest! Tak jest! Tak jest! Wygrałem! To jakim cudem? Co? Nie! Ła! Nie no, on gierki trollował, wygrać nie powinien, halo! Dziękuję za uwagę, przekomicznie. I to było na tyle z tego odcinka, ja mam nadzieję, że wam się podobało. Od razu mówię, że to nie była żadna ustawka. Szaku nie miał kompletnie pojęcia. Dokładnie jeszcze 30 minut przed rozpoczęciem swojego live'a do mnie napisał na Messengerze, że Farel, czy nie chciałbyś być moim ochroniarzem w Top Model? Napisałem mu, sorry mordeczko, ale niestety mam mega zaległości, bo nie było mnie tydzień w kraju i muszę montować odcinki, więc to był idealny moment na to, żeby strollować gierkę. Moi kochani, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Strzelajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, wpisujcie kodzik Farel w sklepie, ponieważ w następnym odcinku jest do wygrania aż 100 zł PSC. Jeżeli podobają ci się moje filmy, to nie zapomnij użyć kodu Farel w sklepie Fortnite.